Siema, siema, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z taką moją codzienną rutyną z żulem, z królikiem. W ogóle beka, bo nagrywam do Was tak, od tej strony, taka narracja, ciekawe jak mi to wyjdzie, no ale postaram się, żeby było Gate i meryt, takie jak do oglądania. W każdym razie wiadomo, że codziennie wygląda to troszeczkę inaczej, czasem robię bardziej gruntowne porządki, czasem mniej, ale... Tak, starałam się to wyśrodkować w tym filmie i pokazać Wam, mniej więcej Wam zobrazować, jak to może wyglądać. Oczywiście wstaję, witam się z żulem, czasem do mnie wskakuje rano na łóżko, czasem nie, czasem właśnie się witam z nim tak jak tutaj teraz, czasem już on mnie czeka, a są też takie momenty, że czeka po prostu przy misce, aż dam mu jedzenie. Może ten film będzie też dobry dla osób, które zastanawiają się nad królikiem i wahają się czy podołają, jak wygląda takie życie z królikiem. Dodam też, że mój żulik jest wolnowybiegowy, to znaczy ma cały pokój dla siebie, jakby żyje ze mną w tym pokoju. I to też wiadomo, że się będzie różnić, tak, jeżeli trzymacie królika w klatce, w tak dalej. Ja przerobiłam wszystko, i szczerze uważam, że mimo wszystko posiadanie królika wolnowybiegowego, jeśli chodzi o sprzątanie, jest najłatwiejsze. Okay, więc na start daję mu śniadanie. Dlatego na początku, bo później jest straszny syf, i gdybym dała mu po posprzątaniu, to sprzątanie byłoby serio bez sensu. On to potrafi rozrzucać po całym pokoju. Zobaczcie, jak już tam czeka, czeka, wyczekuje, co mu tutaj dzisiaj dam. A dzisiaj daję mu mieszankę ziółek. Robię, zawsze staram się komponować różne te posiłki, w sensie zwłaszcza ziółka, tak, żeby po prostu było to urozmaicone. Tutaj dałam mieszankę ziółek i dorzuciłam jeszcze dwa rodzaje innych ziół, i później burak Dałam mu jeszcze buraka, tak, dodatkowo. Dobra, następnie wołam Żula na posiłek, zaraz zobaczcie jak przyjdzie, on ogólnie przychodzi na zawołanie, czasem ma problem, czasem troszeczkę nie dosłyszy, ale generalnie przychodzi, zawsze później czeka na niego jedzonko, więc dalej uczy się tego stale. Później otwieram okno po to, żeby wylać wodę z miski. Robię to, bo mogłabym teoretycznie wylać ją do łazienki, ale to jest dłuższa droga i większa szansa, że wyleję. W ogóle ta miska mi się strasznie brudzi. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś wody, bo to różne są wody, wiecie, w różnych miejscach. No, ale zawsze ją muszę szorować, to też później będzie pokazane oczywiście. I biorę dywanik, w sensie to jest taki podkład wielorazowy, on sobie na nim czasem siada, e, i wytrzypuję również przez okno. Oczywiście co jakiś czas topiorę, to zależy tam od potrzeb. No i tutaj jeszcze Julinka, nasz pies, oczywiście zawsze kiedy idę tą miskę umyć, napełnić wodą i tak dalej, ona śpi u żulowej w pokoju. <laughs> ona jest taka śmieszna. a jak coś to z pokoszelki ma już wymienione, to były do ćwiczeń, w kontakcie z behawiorystą i tak dalej. Mówię to, bo wiadomo, że nie są dobre. No i też się zajmuję tą miską, zszoruję. E, te boki zwłaszcza. Czasem używam do tego octu, ale generalnie pamiętajcie, żeby nie używać żadnych jakichś takich, wiecie, specyfików, które mogą zaszkodzić i drażnić króliki. Po dokładnym opłukaniu napełniam miskę nową, świeżą wodą i zawsze ją sobie odstawiam w pokoju na komodę, sprzątam i dopiero daję żulikowi, bo nie chcę, żeby, wiecie, mi się tam to wszystko nasypało do miski. Mniej więcej w tym czasie jest moment na jakąś moją szybką pielęgnację, ale wiadomo, pokazałam to bardzo ogólnie po to tylko, żeby Wam to jakoś tam zobrazować. Wracam do pokoju, żul rozłożony, to jest znak, że mogę zacząć sprzątanie po jego śniadaniu. Jak widzicie, tak to wygląda. Biorę sobie tutaj jego śmietnik. Coś to jest taki pojemnik, który używam właśnie jako śmietnik na te jego różne rzeczy. Wyrzucam tę resztkę ziół z miski. Zostało tego sporo, to dlatego, że to był koniec mieszanki, więc zawsze wtedy zostają takie wiecie, mniejsze kawałki, które on nie je po prostu zbyt chętnie. Tutaj jeszcze przecieram tą miskę po śniadaniu. Czasem tak robię, jak mi się nie chce iść do łazienki i po prostu wiecie, chcę oczyścić miskę z tego pyłu ok, przyszedł czas na kuwetę ja mam, jak widzicie, bardzo specyficzny typ kuwety, jak na królika a to dlatego, że testowałam wiele kuwet i ta przy żuliku sprawdza mi się najbardziej, ale od razu was proszę, apeluję wręcz, nie idźcie ślepo za tym, że ja mam taką kuwetę i to znaczy, że dla każdego królika będzie dobra, nie, uważam, że ona nawet nie sprawdzi się u większości królików tak mi się wydaje, trzeba bardzo uważać żeby królik nie zasikał siana i ma to wiele minusów, ale u mnie akurat się sprawdza, dlatego oczywiście pokazuję tak jak jest Wysypałam wszystko z tej kuwety. Teraz biorę ją do mycia. Aha, no i dodam jeszcze, że z tym sprzątaniem kuwety u mnie to wygląda tak, że codziennie ją ogarniam po to, żeby kontrolować bobki i tak dalej. Natomiast co kilka dni robię takie bardziej generalne sprzątanie, wtedy wszystko sprzątam, myję i tak dalej. Tutaj na początku przepukuję kuwetę po prostu wodą. Następnie, jak możecie zauważyć, dodaję trochę octu. On pomaga pozbyć się osadu. Moczu. Natomiast ja i tak tego nie mam dużo wtykuwacie, bo stosuję w taki fajny sposób, pokażę wam go później, również nie sprawdzi się u każdego, ale u mnie się akurat sprawdza, więc pokażę wam oczywiście. No i tak szoruję, szoruję, jeżeli jest większa osad to zostawiam na dłużej, dopiero szoruję i później płuczę, pamiętajcie, żeby dokładnie wszystko wypłukać. A no i po myciu osuszam, wycieram, wiadomo co chodzi. Dobra, teraz biorę kuwetę i stawiam ją pod pojemnikiem z pelletem, żeby było łatwiej nasypywać. Oczywiście kontrola jakości tutaj przez żula. I to jest ten sposób, o którym Wam chciałam powiedzieć. Ja już Wam o tym wspominałam, ale może nie każdy zakodował. Biorę ręcznik papierowy i ja ten ręcznik papierowy sobie układam na dole pod pelletem. Generalnie niestety tutaj akurat miałam końcówkę i nie wygląda to dobrze. Poza tym kładę zazwyczaj dwie warstwy, a nawet trzy na koniec, bo tam żół najczęściej sika. I to właśnie pozwala mi pozbyć się osadu i ogólnie jakoś lepiej mi się wtedy sprząta tą kuwetę. No i oczywiście pamiętajcie, że z tym ręcznikiem papierowym to też nie sprawdzi się u każdego. Na pewno znajdą się króliki, które będą to obsikiwały i zjadały, a tego nie chcemy. Dalej nakładam sianko, to jest takie główne sianożula, on je różne rodzaje. Najbardziej chodzi mi o to, wiadomo, żeby zjadał po prostu tego jak najwięcej. Ojejku, i tu jest coś, co tylko Wam pokazałam na miastkę. Sorry w ogóle, że to zwolniłam, ale za krótko nagrałam, chciałam Wam o tym więcej powiedzieć. Po prostu to jest mój sprzęt do czyszczenia bobków, które robi żul. Ale to nie są zwykłe bobki, to są ceko, które on rozmiarza i one się przyczepiają do podłogi. Sychają. I ja muszę to psikać, skrobać i później papierem czyścić. Nie pokazałam wam procesu czyszczenia, ale on zawsze czeka na mnie rano, bo po prostu tutaj jest zbyt obrzydliwe, żeby wam to tutaj pokazywać. Mam nadzieję, że rozumiecie. Ok, i teraz wytrzepuję dywanik. Ile mogę wytrzepać, to robię to na podłogę. Natomiast bardzo często reszta ląduje za oknem. <gryw> Jaki żół rozłożony, nie mogę, nie jest takim szefem. No i e, później zamiatam, będę odkurzała, ale wiecie, nie chcę zapchać odkurzacza, więc tutaj odwalam jakieś małe zamiatanie. I wywalam znowu do śmietnika tego żulowego. Wytrzypuję jeszcze, bo tam pełno tej sierści się zbiera, oczywiście, typowo. No i biorę odkurzacz. Robię szybkie odkurzanie, ale to też zależy od dnia. Czasem biorę ten odkurzacz szybszy, a czasem biorę ten przemysłowy i robię wtedy bardziej gruntowne odkurzanie. Niestety wkurza mnie strasznie to, że muszę te dywaniki zawsze odkurzać, bo na nich się zbiera pełno sierści, jakiegoś ściana. To jest strasznie uciążliwe i wkurzające. No i później opróżniam odkurzacz, wiadomo. Następnie biorę nowy dywanik uprany dla żulika. Trzymam je tam w szafie na górze, tam widzicie. Biorę nowy, dlatego, że tamten, który wcześniej Wam pokazywałam, to będę prała. Otwieram balkon. To robię różnie. Zależy od pogody. Czasem wietrze właśnie w ten sposób, czasem nie i wtedy czasem też pozwalam żulikowi wyjść. Zależy po prostu, czy jest ciepło. No i ten nowy dywanik rozkładam tutaj na miejsce starego i układam wszystko tak, jak było począwszy od kuwety. W ogóle muszę zawsze uważać. O, tutaj źle złapałam. Powinnam od dołu, bo czasem mi się rozsypuje. Następnie miska z wodą. Później leci miska, to taka na jedzonko. I układam z powrotem ten taki podkład. Czasem na to miejsce kładę jakieś legowisko, czy inny dywanik, po prostu, żebym mógł sobie posiedzieć, plus zwabiam go z balkonu. Czasem jest ciężko, bo jakoś tam zafiksuję to naprawdę muszę aż przysmak właśnie wyciągać. Teraz przechodzimy do leków, czyli czegoś, co nam towarzyszy aktualnie codziennie. I przygotujcie się na to, że niestety króliki są bardzo chorowite i po prostu często to poddawanie leków jest nieuniknione. Ja tutaj akurat robiłam mu różne probiotyki, plus kurację przypominającą jeszcze mam jakiś jeden dodatkowy lek, czyściłam uszy, niestety poucinały mi się te nagrania, bo nie miałam pamięci. Żulik zazwyczaj jest bardzo grzeczny przy podawaniu leków, zwłaszcza przy czyszczeniu uszu, bo naprawdę jest to dla niego niekomfortowe, a znosi to, ale dzisiaj, w sensie jak to nagrywałam, to był taką dziczą. No, sami zobaczcie, ja tutaj próbuję grzecznie, a on, zobaczcie, już jakieś ataki przypuszcza i tak dalej, próbuje się wyrywać. No, ale ok, ja znałam go, na szczęście się udało, ale próbował pokazać dominację. Ja nie mogę normalnie pensetą rzucać, ale tutaj o dziwo udało mi się jeszcze uchwycić moment czyszczenia mu zdrowego ucha. Co prawda, jeszcze zakreplam i tak dalej, ale tak to powinno wyglądać. Natomiast drugie prawe jest bardzo trudne do wyczyszczenia, ponieważ tam jest otwór milimetrowy, po prostu zostało mu to jakby zepsute i ciężko to idzie. Muszę mu to wyciskać, jest to dla niego bardzo nieprzyjemne, ale lewe bardzo ładnie. W sensie dobre, żeby nie było. To lewe nie jest zdrowe, ono jest powyżej kanałów słuchowych, ale mówię zdrowe w porównaniu do tego prawego. I tak to wygląda po ogarnięciu, wiadomo, nie na długo, bo już zaraz zarządzi swoje porządki, ale cieszmy się chwilą. Następnie biorę ten dywanik do prania, śmieci, które widzicie w białym pojemniku, do wyrzucenia na zewnątrz i żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i. I do zobaczenia w kolejnym filmie.